Cześć YouTube, kolejny raz, DJ Marek z Dedus Events. Mamy 1 stycznia 2023, pierwszy dzień nowego roku. Nagrywałem już dzisiaj dla Was filmik o paczkach, ale wrzucę Wam go jutro. Dzisiaj pogadamy sobie trochę na temat komentarzy. Chciałbym odpowiedzieć trochę na Wasze komentarze, na Wasze pytania. Jestem po Sylwestrze, także jeśli czegoś nie będę tutaj ogarniał, to wybaczcie, bo Sylwester się skończył mniej więcej, nie wiem, 4:15, może 4:30, zanim posprzątałem wszystko, zanim przyjechałem do domu, to nie wiem, może 7 już była, nie, jakoś w pół do 7 może, także pospałem sobie do południa, no i teraz mamy 15:17. Chwilę mogę z Wami pogadać, bo chciałbym jeszcze iść schować przyczepę. Wiecie, widzieliście na pewno już w jednym z filmików, jaki tam mam wjazd na centymetry po bokach. Także lepiej się tam cofa, jak jest jasno. Muszę sobie takie lampki założyć jeszcze do tej przyczepy, takie jak tirolwcy mają na naczepach z tyłu do wstecznego, żeby mi to lepiej oświetlało, bo te oryginalne żarówki, które tam są w lampach, no to tak wiecie, no one świecą przy cofaniu, ale to jest jednak słabo. Muszę sobie założyć takie mocniejsze. Mam już kupione, mam nawet kilka kupionych na próbę dla porównania. Także zrobię o tym osobny filmik. A póki co to muszę się streszczać. Pewnie koło 16 już się będzie ściemniać. To chciałbym przez te 40 minut jakoś tutaj zdążyć z Wami pogadać. Żebym jeszcze zdążył schować właśnie tą przyczepę, póki jest jasno. Dobra, to co? Pogadamy od miejsca, w którym skończyliśmy ostatnio. Więc tak, co my tu mamy? DJ Kacperski napisał komentarz. Dobry, kiedy jakiś Q&A? No i tu już Ci odpisałem, może być jutro, no i był na następny dzień. Tak, jeszcze jeden komentarz napisał właśnie tutaj DJ Kacperski na drugi dzień, gdy ukazał się tamten filmik, napisał dzięki bardzo. Dzięki również, cieszę się, że oglądasz. Pozdrawiam, trzymaj się. Następny komentarz napisał Stanisław Junysz 3K. Nie wiem, mi tutaj przy tych waszych nickach YouTube jeszcze dodaje jakieś cyferki zawsze na końcu. Nie wiem, czy ja tu mam jakiś błąd z przeglądarką, czy o co tutaj chodzi, bo wyświetla mi to Stanisław Junysz 3K8. Zdaje się, że tej ósemki tam nie było chyba. No nie wiem, w każdym razie ja to widzę z ósemką. Nie wiem, o co chodzi. Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam. Również dzięki, że oglądasz. Pozdrawiam, trzymaj się. Następny komentarz napisał DJ Zieli. Dzięki za odpowiedź na komentarz. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się, również pozdrawiam. Następny komentarz napisał Robert Kuba 3627. Co do tych kolumn na sali, to może ktoś te kolumny przerobił na XLR. Może to faktycznie są LDM-y. Co do odpowiedzi na temat elektrody, to faktycznie można znaleźć tam odpowiedzi na swoje pytania, ale również można się tam naczytać głupot, które wprowadzają w błąd. No właśnie, to zależy też jak się trafi, nie? Czasami rzeczywiście są jakieś tam pomocne rzeczy, ale też zdarza się dużo takich rzeczy, tak jak mówiłem, że ludzie odradzają ci zrobienie czegokolwiek, bo nie będzie działać, bo wiecie, no jakby Edison czytał elektrodę, to do dzisiaj nie mielibyśmy światła, nie? Bo wszyscy by mu mówili, że żarówka to się będzie przepalać, a to będzie do dupy, a to nie będzie miało jakiejś tam wydajności, sprawności, a to będzie słabe, kiepskie i tak dalej. Do dzisiaj nie mielibyśmy światła, naprawdę, gdyby Edison czytał takie rzeczy i się tym przejmował. Także na niektóre rzeczy, które tam piszą, to naprawdę trzeba przymknąć oko. A kolumny na sali, no rzeczywiście, no może ktoś przerobił na XLR. To w sumie, no nadal to nie jest rozszyfrowane. Męczyliśmy się z tym tematem już tutaj z wieloma tutaj kolegami i też wy tutaj pisaliście właśnie w komentarzach. No jakieś podpowiedzi są, jakieś pomysły są, ale nadal nie wiemy, co to tak właściwie jest. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał znowu Stanisław Junysz 3K8. Mam takie pytanie, a propos jednego pytania, które pojawiło się. Skoro ma pan jeszcze te stare głowy, to nie fajnie byłoby wieszać na imprezach wszystkie, czyli 8, byłoby więcej efektów. Wiesz co, z tych starych głów, z tych dużych, no to dwie sprzedałem. Te głowy 575 sprzedałem koledze. Namawiał mnie bardzo od dawna
I dwie mu sprzedałem, także zostały mi dwie 250. Chyba, że mówisz również o tych nieruchomych, o tych, jakie to były? Future Light. Jak one się nazywały? EvoWater, tak, EvoWater 250. No to one są nieruchome, one wyglądają tak jak głowa, ale są nieruchome. Pokazywałem je już we filmach. To jeżeli liczysz razem z tymi, no to rzeczywiście to się nazbiera cztery. Dwie te 250, no i dwie te nieruchome. Natomiast te dwie najcięższe, te 575 W, no to te zostały sprzedane koledze. Z tego co wiem, on sprzedał je już dalej kolejnemu koledze i co się dalej z nimi stało, to już tego nie wiem, czy ktoś z nich korzysta, czy posprzedawali je już tak daleko, że już nie rozszyfrujemy, kto jest teraz ich właścicielem. Tego nie wiem. Także nie mam już wszystkich. No wiesz co, wieszanie wszystkich na takich imprezach to by było za dużo tego. To też nie chodzi o to, żeby wiesz, przygotowywać. Zobacz, ja już przyjeżdżam 4 godziny wcześniej na salę, a wiesz, no jeszcze kolejnych sprzętów przywozić, no bez sensu. Jak czegoś jest za dużo, to też niekoniecznie jest dobrze, nie? Nie można wszystkiego napchać nie wiadomo ile, bo to też może nie być fajnie. No dobra, może by było gdzieś tam fajnie je postawić, albo już nawet nie wieszać, tylko postawić je gdzieś tam może w narożnikach albo z tyłu i jakiś efekt fajny by był, ale no nie zawsze jest na to czas, nie zawsze jest na to miejsce, też nie zawsze zasilanie na sali na to pozwala. Nie wiem, czy ja już odpowiadałem na taki komentarz. W każdym razie, no tak coś kojarzę, jakbym już to chyba tłumaczył kiedyś, że no wiesz, no można naprzywozić całego tira sprzętu, no ale co z tego, jak wylecą korki, no bo sala na przykład nie jest przygotowana do takiego no, sprzętu, także. Wiesz, no nie zawsze jest to realne, a poza tym też no nie zawsze klienci chcieliby za to płacić. Często trafiają się tacy klienci, co mówią: a panie, przywieź pan jedną kolumnę, tam jakieś światełko pan rzuć, a opuść pan cenę. No tak jest często. No nie ma takiej opcji, no bo no ja nie będę sobie robił wstydu, że ja przyjadę z jedną kolumną, no i teraz ten ktoś, kto mnie zamówił, tak, no to on by wiedział, tak, że on chciał zaoszczędzić i on kazał mi przyjechać z jedną kolumną i z jedną lampą, ale jest na przykład 50 gości, te 50 gości, oni nie mają pojęcia, że to tak było, tylko będą mówili: a ten co tutaj, kurczę, co on z jedną kolumną sobie przyjechał i z jedną lampą, co to jest za DJ, kurde, my go nie chcemy, nie? I po co sobie robić wstyd w ten sposób, także no jak ktoś chce w ten sposób zaoszczędzić i mi mówi, że weź pan jedną kolumnę, no nie ma takiej opcji, albo przyjeżdżam z takim sprzętem, żeby nie było wstydu, albo trudno, weź sobie kogoś innego, nie? No. Także no, ja mógłbym, kurczę, wozić ciężarówkę sprzętu, ale też no kto by za to płacił, nie? To też tak nie jest. No wiesz, sprzęt się zużywa, sprzęt się niszczy, trzeba gdzieś tam w to inwestować, lampy się zużywają i tak dalej. No i przywożąc ich więcej, musiałbym też więcej kasy za to wziąć, no a to wiesz, no nie każdy chciałby za to dodatkowo płacić, nawet myślę, że niektórzy chcieliby mniej tego, żeby zapłacić mniej. Niż żeby tego było nie wiadomo ile. Także tutaj trzeba jakąś tam równowagę znaleźć i myślę, żebym przesadził, jakbym tego za dużo woził. No chyba, że na jakieś naprawdę wielkie imprezy, no to wtedy tak, no ale to póki co, no niech sobie to stoi. Ja nie potrzebuję tego, że tak powiem, sprzedawać, nie potrzebuję kasy z tego, więc nic jakby nie szkodzi, że one sobie tam stoją. Niech sobie będą. Może rzeczywiście, tak jak mówisz, gdzieś się trafi okazja, że będzie można je podłączyć, wykorzystać i będą sobie dodatkowo świeciły, ale gdzieś tam na jakieś takie zwykłe osiemnastki wesela, gdzie to jakby no nie jest konieczne, no to też nie będę tego na siłę nikomu wpychał. No, to tak. Trzymaj się. Pozdrawiam. Następny komentarz: Robert Kuba 3627. Prawdopodobnie będę pisał ci komentarz na temat Webasto, ponieważ inspirowałeś mnie tym Webasto i kupiłem sobie dwie sztuki, jedno na części, drugie do zrobienia, i mam problem z odpaleniem ich. Wentylatory i palnik w obu Webastach są sprawne, bo podłączałem je pod 12 V, wentylatory chodziły, a palniki robiły się białe. No a Webasto, wiesz co, tak nie podłączaj tego palnika, chyba że naprawdę na krótką chwilę, bo 12 V to jest za dużo, to sterownik podaje tam 8 V, taka jest prawda. To samo z wentylatorem. Wentylator też dostaje ze sterownika 8, nie 12. I ta świeca żarowa, no to ona też dostaje
8 V, jak ty tam dajesz 12, no to możesz ją sobie przepalić, a to jest drogi interes taka świeca. Nie wiem, czy wiesz, ile kosztuje nowa, sprawdź sobie to, za głowę się złapiesz, bo całe używane urządzenie kupisz za tyle, ile kosztuje nowa ta świeca, także prosto pod 12 nie podłączaj. Tak, no a Webasto podłączając pod 12 V i z kostki 6-pinowej, pin trzeci podłączyłem do plusa i nic się nie dzieje. Webasto jest Audi A8 D3. Takie kupiłem, bo takie mam auto i u mnie w aucie właśnie nie działa Webasto. Oryginalnie w aucie używane są trzy przewody z kostki 6-pinowej, pin numer 2, 3 i 6. Z internetu dowiedziałem się, że 6 to pompa dozująca paliwo. Tak, pin 6 to zawsze jest ta pompa dozująca paliwo, natomiast odnośnie pinu 3 to nie zawsze jest tak, bo czasami jest to pin pierwszy do odpalania, czasami jest pin trzeci. A jeszcze niedawno dzwonił właśnie do mnie jeden tutaj z widzów. Dzwonił i tak szukaliśmy, przeglądaliśmy wszystkie schematy, papiery, dokumentacje i tak dalej. I jemu się trafiło z A-klasy Webasto, które było odpalane na 5. pinie. Także po jakichś tutaj kombinacjach i po długim tutaj dochodzeniu i analizowaniu wszystkich schematów okazało się, później mi zadzwonił jeszcze raz i powiedział, że jednak na pinie 5. Także różnie to bywa i niektóre są odpalane plusem, niektóre są odpalane masą. Także czasami trzeba podać plus, no właśnie te 12 V na jeden z pinów, a czasami trzeba podłączyć go po prostu do masy. Także różnie. No, najczęściej to jest pin pierwszy, tak w ogóle. Później właśnie często się zdarzają na pin trzeci, a z pinem piątym, no to właśnie się spotkaliśmy teraz niedawno, że Webasto z A-klasy było odpalane na pinie piątym. Także taka sytuacja. A też jeszcze się upewnij, czy nie kupiłeś sobie cyfrowych, bo wtedy możesz potrzebować jajowaty zegarek. 1533, tak? Dobrze pamiętam tą liczbę? 1533 chyba. To jeżeli jest cyfrowe, to musisz odpalać takim zegarkiem, a jeżeli jest cyfrowe CAN, no to będzie ci działało tylko po podłączeniu pod linię CAN w samochodzie lub po odpaleniu przez program diagnostyczny. Także no to nie jest aż takie proste, więc z tym pinem trzecim to się upewnij, bo może to akurat nie jest sterowane z pinu trzeciego. Musiałbyś się dokładnie upewnić, jaka tam jest wersja oprogramowania, jaka jest wersja sprzętowa i sobie to przeanalizować. No, co tutaj jest dalej w tym komentarzu, bo to długi dosyć komentarz. Webasto to jest Audi A8, aha, to już czytałem. Oryginalnie w aucie używane są trzy przewody z kostki 6-pinowej. Tak. Pin numer 2, 3 i 6. No. Z internetu dowiedziałem się, że to pompa dozująca paliwo. Pin trzeci to timer, czyli plus 12 V. Pin drugi to diagnostyczny. Tak, pin drugi najczęściej jest diagnostyczny, chyba w większości przypadków, a nie wiem nawet czy nie we wszystkich. Musiałbym sobie znowu spojrzeć w te moje dokumenty, które tutaj mam. I nic. Obie sztuki się nie uruchamiają. Film super, pozdrawiam. Również pozdrawiam. Także wiesz, no zegarek, jeżeli masz kwadratowy, to jest analogowy, a jajowaty jest cyfrowy. Mówię ci, upewnij się, czy twój piecyk jest analogowy, czy cyfrowy i czy na pewno na tym pinie trzecim masz podawać sygnał startowy, bo mówię ci, że czasami zdarzają się inne. Także no tyle ci mogę na razie podpowiedzieć. No nie wiem, jak będziesz miał jeszcze jakieś pytania, to możemy pogadać. Możesz podłączyć programem diagnostycznym pod ten pin drugi właśnie i zobaczyć, czy z poziomu komputera, z poziomu oprogramowania uda ci się to odpalić, bo wtedy to nie ma znaczenia, czy jest analogowy, czy cyfrowy, czy odpalany na pinie pierwszym, trzecim, czy piątym. To z komputera powinien ci ruszyć, jeżeli połączysz się programem diagnostycznym. To może w ten sposób sobie sprawdź i już będziesz wiedział, czy sam piec odpala, a to, że ci w tej chwili nie działa, to może być kwestia właśnie tego, że no wiesz, może być analogowy lub cyfrowy, albo po prostu nie ten pin, albo po prostu podajesz plus 12, a masz podać masę, bo takie są opcje. Musisz sobie to wszystko sprawdzić. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał Stanisław Junesz 3K. Jeszcze jedno pytanie. Czy jak po imprezie albo przed ktoś chce panu pomóc w noszeniu i rozstawianiu sprzętu, to zgadza się pan? Co pan sądzi o tych wszystkich
osobach, co kręcą się dookoła i tych dzieciach biegających, na przykład przed jakimś festynem. Ja osobiście pozwalam na pomoc przy zwijaniu kabli. Pozdrawiam. Wiesz co, powiem ci tak, staram się, żeby mi nikt nie pomagał, tak? Zawsze mówię, że sobie poradzę. No bo jednak, wiesz, jak ja znam kolejność, gdzie co sobie odłożyć, żeby już mieć na następną imprezę, bo wiesz, jak ja bym za każdym razem wrzucał to inaczej, no to ja bym musiał, nie wiem, już od rana chyba jeździć te sprzęty szykować na imprezę, więc więc po prostu no, staram się układać to wszystko sam, bo wtedy sobie to tak ułożę, że jak jadę na następną imprezę, na przykład mam na drugi dzień drugą imprezę, no to ja już wiem, gdzie co leży, wiem, gdzie co jest, wiem, jak mam to ułożone i to wtedy idzie w miarę szybko i sprawnie, a jak mi ktoś powrzuca, to jest tak samo jak z ładowaniem do przyczepy, też jak mi ktoś, wiesz, nawrzuca wszystkiego w samym wejściu do przyczepy, no to się zapchamy i mi się to nie zmieści, mimo że przyczepa jest no, dosyć wielka, to ciężko będzie to wszystko zmieścić, no bo wiesz, jak się wszystko napcha w wejściu, no to później wiesz, no i poobija się ten sprzęt i tak dalej, szkoda by było, nie? Także staram się nie, aczkolwiek czasami jak widzę, że są ludzie, którzy mogą mi na przykład pomóc, wiesz, tylko podnieść na przykład skrzynię, żeby ją wstawić do przyczepy, żebym nie musiał jej dźwigać sam, no to tak, to czasem albo sami przychodzą i się pytają, czy pomóc, albo czasami nawet ja sam poproszę, żeby tego samemu nie dźwigać, ale całą resztę to robię sam, nie? Jedynie taka pomoc przy skrzyniach, no to rzeczywiście to się przydaje, żeby po prostu tylko wstawić na przyczepę, żeby tego nie dźwigać, także w takim sensie to tak, to fajnie, ale gdzieś tam jak próbują coś nosić, no wiesz, no dam na przykład, nie wiem, głowę wezmą i niosą, no i teraz co, no wywali ci się ktoś z tą głową, ADJ Visi Beam 5000 kosztuje, no kto ci to odkupi potem, nie? Wywali się, ucieknie i szukaj sobie teraz kogoś, kto ci da 5000 za tą głowę, nie? Także lepiej sobie to nieś samemu, jak się wywalisz sam, no to przynajmniej sam wiesz, że sobie zniszczyłeś, a nie, że ktoś ci niósł i rozpieprzył, nie? Także pod tym względem staram się nie, no a co do dzieci biegających, no wiesz, no jak tam rodzice gdzieś tam w miarę pilnują, no to jest okej, ale jak się zdarza coś takiego, że rodzice mają to gdzieś, a dziećmi miałby się zająć DJ, no nie, no od dzieci to jest animatorka, nie? Jak chcecie mieć osobę do pilnowania dzieci, to weźcie sobie animatorkę oprócz DJ-a i wtedy wiadomo, że animatorka jest po to, żeby się tymi dziećmi zająć. Ale jak nieraz dzieci biegają same, a rodzice mają to gdzieś, bo wolą sobie pogadać z innymi, czy cokolwiek innego, a liczą na to, że DJ się zajmie ich dziećmi, no to jest głupio trochę, nie? Następny komentarz tutaj pod filmikiem o przejściówkach trójfazowych, które pokazywałem, napisała Agnieszka Mysłowicka. Też tutaj mam znowu cyferki 8906. Nie wiem dlaczego YouTube mi to wyświetla. Zdaje się, że tych cyferek nie ma. Niebieskie kempingówki. Jednofazowe 16 A, 32 A, 63 A. Mam taką, nie wiem czy ja to pokazywałem w filmiku o paczkach, w którymś, jak sobie zamawiałem taką, bo tą akurat wziąłem sobie gotową. Nie chciało mi się robić, tak jak już tutaj opisałem w komentarzu, nie chciało mi się robić akurat wtedy tej przejściówki, więc kupiłem sobie gotową, właśnie jednofazową 16 A z tą niebieską wtyką. Tylko kurczę. No nie wiem, czy już to pokazywałem, czy nie, bo ja chyba mam zostawiony ten filmik odnośnie projekt druga przyczepa. Tak, bo mam drugą jeszcze przyczepę, dlatego sobie kupowałem taką przejściówkę, także na pewno nagrywałem otwieranie paczki, ale mówię, no nie wiem, czy już udostępniałem ten filmik, czy jeszcze nie, czy jeszcze sobie czeka, aż będę nagrywał filmiki o drugiej przyczepie, ale kompletnie wyleciało mi z głowy, że może coś takiego być w ogóle potrzebne, nie? Także nie zdarzyło się jeszcze, chociaż grałem gdzieś tam kiedyś na właśnie polu namiotowym, na kempingach, ale były normalne wtyczki, normalne gniazdka były w skrzynkach. Oprócz właśnie tych niebieskich były też normalne, także pamiętam, że nie było problemu, nie trzeba było tego podłączać, że nie była potrzebna taka przejściówka, która jest godzina 15:38, już mi się tutaj ściemnia. Kurczę, muszę iść zaraz, ale już nie mam tutaj dużo komentarzy. Dobra, trzymaj się, pozdrawiam. Przechodzimy na następny komentarz. Robert Kuba 3627. W sumie nie potrzebujesz wtyczki 63 A. W sumie nie potrzebujesz wtyczki 63 A przewodu 10 mm kwadrat i 6 mm, bo i tak masz gniazdo 32 A. 4 mm spokojnie by wystarczyło, no ale jak najbardziej przejściówki fajne i przydatne. Pozdrawiam. Tak, wiesz, no.
starałem się to zrobić tak, żeby to w miarę jakoś było, bo chodzi o to, że w tych dużych wtyczkach jest też wielki dławik. I teraz skręcając ten dławik, no to chciałem, żeby się zacisnął też na tym przewodzie, nie? A jakby był przewód cieniutki, to ten dławik skręcisz do końca, a i tak będzie luz wokół przewodu, bo po prostu ten dławik się tak nie ściśnie, nie? I tak samo z tymi przyłączami wewnątrz wtyczki, tam gdzie wchodzi przewód, jak dokręcasz, tam są też wielkie te śruby i teraz cieniutki przewód, to on po prostu by, wiesz, śruba się dokręci, a nie będzie trzymać tego przewodu, nie? Także trzeba gdzieś tam jeszcze to też wziąć pod uwagę, nie? Także nawet fajnie było zrobić to po prostu z tym grubszym przewodem i fajnie to pasowało do tych wielkich wtyczek. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał Sebastian Dziarmaga Dzia Ins 3028. Ręce opadają. No słuchaj, jakoś chyba mocno ci nie opadły, no bo komentarz napisałeś, więc jakby ci opadły, to nie byłoby komentarza. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał Krykonix 719. Wpisałem w internecie, o jaką ci chodziło przejściówkę tą owalną. I jak to zobaczyłem, to rozumiem, czemu byś nie podłączył do tego sprzętu. Prawdopodobieństwo straty ochrony lub neutrala jest wysokie. Tak, dokładnie o tym mówiłem, także cieszę się, że się rozumiemy. No nie, to już są takie starocie, że to naprawdę nie ma sensu. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał Max Marsza 2918. Ewentualnie są też 125 amper 5-volt. Tak, zgadza się, ale no tak jak już ci tutaj odpisałem w komentarzu, 125 amper to już nie są żarty. Wtedy trzeba by było sprawdzać też, czy zabezpieczenie jest, bo wiesz, mogłaby być duża wtyczka i bezpiecznik na przykład 32 ampery, no to wtedy tak, nie? To wtedy jest normalnie, tylko po prostu masz wielką wtykę i możesz sobie taką przejściówkę zrobić, ale jeżeli rzeczywiście byłby bezpiecznik 125 amper, a tutaj podłączamy kabelek no taki do 32 amper, no to kurczę, w przypadku jakiejś zwary czy coś, to już by było trochę przegięcie, także nie, 125 amper to myślę, że nie byłoby potrzebne i też nie miałem jakoś tak okazji się spotkać z czymś takim, żeby tak było, wiesz, na salach nie ma opcji, żeby było coś takiego. Jedynie jak są gdzieś duże jakieś sceny, czy jakieś tam muszle koncertowe. Nawet nie wiem, jak tutaj u nas w parku we Wolsztynie, szczerze mówiąc. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał Diver 5690. Chcę kupić taki wzmacniacz do Tonsil Zeus. Jak myślisz, nada się? Mowa tutaj o Behringer NX 3000. Napisałem ci już, że tak, przy 8 ohmach ma 350 W, przy 4 nieco ponad 700, z tego co wyszło z moich tutaj pomiarów, co widziałeś we filmiku. Także napisałem ci, że tak, jak najbardziej, spoko. Także możesz sobie taki... Możesz sobie taki kupić i do Zeusów w sumie będzie ok. Tutaj napisałeś, że mają 4 omy. No, także nie, na 4 omach ten wzmacniacz nie ma 900 W, tak jak tam na nim napisano, tylko ma tam 700, ile to było? 718? Dobrze pamiętam tą liczbę? Moim zdaniem powinno być ok. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz, Stanisław Junysz 3K albo 3K8. Mam takie pytanie, czy zamiast ciągnąć te wszystkie siłowe kable, to czy nie lepiej byłoby podłączyć się do 230 V, tylko na przykład do dwóch gniazdek, tak, aby było to na kilku bezpiecznikach. Ja tak robię i działa. Tak, ja też tak robię i działa, jeżeli jest taka możliwość, bo nieraz zdarza się, że na całej sali jest na przykład 10 gniazdek, a okazuje się, że one wszystkie są na jednym bezpieczniku i co wtedy? Może się okazać za mało. Także no nie zawsze się tak da, ale tak, ja też tak robię. Też mi się nie chce ciągnąć wielkiego, grubego przedłużacza, który jest ciężki, waży 20 kg, jak musisz go zwijać i trzymać w ręce, no to jest rzeczywiście ciężko. To lepiej sobie wziąć, tak jak mówisz, podłączyć pod dwa różne gniazdka, tylko pod warunkiem, że te dwa różne gniazdka są na osobnych bezpiecznikach. A jak sobie pojeździsz po salach, często się zdarza, że jest nawet 10 gniazdek, a i tak są wszystkie na jednym. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał Robert Kuba 3627. Scena wypożyczona czy twoja? Pod co są podłączone te odsłuchy? Pod to samo wyjście co na salę? Scena jest Bartka. Nie wiem, czy Bartek ogląda te filmy. Jeżeli ogląda, to pozdrawiam.
wie o tych filmach, ale czy tak ogląda na bieżąco, to tego nie wiem. Także Bartek, pozdrawiam. Odnośnie tego, czy odsłuchy są podłączone pod to samo co na salę? Nie. Odsłuchy podłączam pod osobny wzmacniacz i pod osobne wyjście z miksera. Osobnym AUXem wychodzimy z miksera i wtedy na odsłuchach sobie ustawiamy, co chcemy i ile chcemy. Także najczęściej właśnie tak jak tutaj w przypadku filmiku, gdzie robiliśmy scenę dla artystów, to nawet w riderze technicznym, który tutaj artyści podesłali, jakie mają wymagania, no to było, że chcą mieć tutaj, chyba w tym przypadku to były trzy odsłuchy i chcą mieć, żeby każdy odsłuch był osobnym torem. Także nie można podłączać pod to samo wyjście, które idzie na front, tylko odsłuchy robimy osobno. Wtedy możemy każdy odsłuch ustawić zgodnie z życzeniami tutaj artysty, tak żeby to wszystko działało, no i żeby służyło artyście, a nie przeszkadzało. Czasami jest tak, że ktoś chce słyszeć tylko siebie na przykład ze swojego mikrofonu, ktoś chce słyszeć tylko na przykład podkład muzyczny, a nie chce słyszeć na przykład pozostałych. Różne są wymagania, także do odsłuchów zawsze są osobne wzmacniacze, osobne tory. Także w tym przypadku tutaj, w tym filmiku, pod którym napisałeś ten komentarz, no to tam było, każdy odsłuch miał osobny tor i każdy można było regulować osobno. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał User UE8VD6UB9N. Naprawdę nie wiem, czy to jest jakiś błąd u mnie, że to się tak wyświetla, czy rzeczywiście taki tutaj jest nick. Hej, pytanie mam o Chryslera Pacifica 3,5 z 2004 roku. No to pytaj, nie mów, że masz pytanie, tylko po prostu je zadaj i tyle. Jak będę znał odpowiedź, jak będę umiał ci podpowiedzieć, to ci podpowiem. Jak nie będę umiał, no to nie, ale no nie musisz się pytać, czy możesz zapytać. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał Peter Van Crazy DJ 2067. Pytanie: czemu nie używasz kolumn aktywnych? Lżejsze, nie trzeba nosić końcówek, wzmacniaczy. Tutaj odpowiedziałem ci już w komentarzu, ale ja chyba już odpowiadałem na tego typu pytania. Wydaje mi się, tak kojarzę, że ja już mówiłem na ten temat. Odnośnie tego, czy lżejsze, niekoniecznie. Jeżeli, tak jak ci tutaj odpisałem w komentarzu, jeżeli są plastikowe, jeżeli mają głośnik neodymowy, jeżeli mają wzmacniacz w klasie D bez dużych radiatorów, jeżeli zasilacz mają impulsowy, to rzeczywiście są leciutkie, ale jak ci się trafi kolumna, która jest zrobiona ze sklejki, która ma głośnik z normalnym ferrytowym magnesem, która ma wzmacniacz na normalnym zasilacz na normalnym trafie i do tego jeszcze ma wzmacniacz w klasie AB z dużymi radiatorami, no to wierz mi, to nie jest w ogóle lżejsze. To nie jest w ogóle lżejsze, chociaż tak naprawdę od SRX-ów 4733X to praktycznie wszystko jest lżejsze, nie? Jak kolumna waży 68 kg, razem z pokrowcem jest równe 70 kg. No, a już nie mówiąc o basach, nie? Basy ważą 92 kg. Te od kompletu do tych moich SR-ów, do tych starych, no to bas waży 92 kg, z pokrowcem 95. No, taka sytuacja. Także zależy, jakie masz te kolumny. I aktywnych ja nie lubię. Aktywnych nie lubię, wolę mieć wzmacniacz osobno. Już chyba odpowiadałem na ten temat. Także trzymaj się. Pozdrawiam. Następny komentarz napisał Krzysztof Szymański 1560. Te radiatorki składowe chłodnicy są bardzo ciekawe. Skąd one pochodzą? To jest filmik dotyczący kompresora powietrza, gdzie pokazywałem kompresor DWM Copeland z układu chłodniczego, który przerobiłem sobie jako sprężarkę do powietrza i tam zastosowałem właśnie takie radiatory. Nie wiem, tak jak już ci napisałem w komentarzu, ja je sobie załatwiłem po znajomości. One są wymontowane z jakiegoś urządzenia. One były cztery takie te rurki osobno. Ja sobie kolankami po prostu pospawałem, że mi wyszło takie przepływowe, taka fajna chłodnica. Jak to się mówi? Szeregowa? Tak, chłodnica szeregowa mi wyszła z tych czterech radiatorków. Ale z czego one pochodziły tak naprawdę, to nie wiem. Nie wiem, może można je kupić tak osobno. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja je załatwiłem sobie po znajomości, także nie wiem, nie znam ich
ich pochodzenia. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał tutaj już pod jednym z najnowszych filmów o pionierze DJM-700. Napisał Stanisław Junysz 3K8. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i hucznego Sylwestra. Również życzę Tobie, pozdrawiam. Tak, ten komentarz był pisany jeszcze przed świętami. Nie, kiedy ja dodawałem ten filmik? We Wigilię chyba, tak? Więc to było tuż przed samymi świętami, więc wtedy to jeszcze było aktualne. Dziękuję Ci za te życzenia. Mam nadzieję, że dla Ciebie święta były wesołe. Szczęśliwego nowego roku jeszcze mogę Ci życzyć. Mamy pierwszy dzień nowego roku, także również życzę Ci wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał Krzychu 1232. Jak oceniasz DNA Mix 4? I tutaj Dekitek 2667 odpisał: ja oceniam na słabą ocenę. I bardzo słusznie, ja również oceniam to na słabą ocenę. Nie kupiłbym DNA za żadne skarby. Wrzuciłbym je do jednego worka razem z Omnitronikiem, Skytronikiem, a może nawet Hollywoodem. I nie chciałbym czegoś takiego. Już wolałbym sobie... To jest mikserek, tak? Ten DNA Mix 4. Czekaj sobie, spojrzę zaraz. No, nie. Kup sobie coś takiego z Behringera. Masz przynajmniej sprawdzone i wiesz, o co chodzi, a nie tam DNA. W życiu bym nie wybrał tej firmy. Tak, pewnie niektórzy się obrażą za to, na mnie trudno. Każdy niech sobie wybiera, co chce. To jest tak samo jakby ludzie, którzy na przykład lubią Mercedesa, nie muszą lubić Audi, tak? I tak samo w drugą stronę, jak ktoś na przykład lubi Audi, nie musi lubić Mercedesa, tak samo ja nie lubię DNA. Od samego początku nie spodobały mi się te produkty, nie spodobała mi się za bardzo tutaj jakość, ani w ogóle nie przypadły mi do gustu, więc ja nie polecam. Mówię Ci, wrzuciłbym je do worka z jakimś takim sprzętem, powiedzmy najgorszej jakości i już. No nawet jeżeli się niektórzy za to na mnie obrażą, no trudno. Takie jest moje zdanie, no mam prawo takie mieć, tak? Ktoś może lubić placki, ktoś może lubić coś innego. I to tyle. Tutaj jest jeszcze jeden komentarz. Tutaj Krzychu odpowiedział Dekitkowi. To dziwne, bo u mnie spisuje się bardzo dobrze. No to ej, no to słuchaj, jak spisuje Ci się bardzo dobrze, no to co się pytasz, czy jest dobry? Nie, ja mówię Ci, nie chciałbym mieć czegoś takiego, po prostu. No, ja nie mówię, że robisz źle, mając coś takiego. Jeżeli Tobie to się spisuje bardzo dobrze, no to bardzo się cieszę, tak? No cieszę się, że nie wyrzuciłeś pieniędzy w błoto, że działa Ci ten sprzęt i jesteś z niego zadowolony. Bardzo się z tego cieszę, ale ja bym tego nie chciał. No takie jest moje zdanie. Pytałeś o opinię, no to taka jest moja opinia. Nie bierz tego jakoś do siebie, ani też, no nie wiem, myślę, że się nie obrazisz o to. No po prostu, ja bym tego nie chciał. Ale jeżeli Ty jesteś zadowolony, to bardzo się cieszę. Fajnie, że Ci to działa i oby Ci to działało jak najdłużej i obyś nadal był zadowolony. No i już, nie? Także myślę, że się rozumiemy. Trzymaj się, pozdrawiam. Co dalej? Halftrider napisał, nie wiem, czy dobrze wymawiam ten nick, chyba dobrze. No, proszę pana, warsztacik wyposażony nieźle, dzięki za kolejny filmik, spokojnych świąt i dużo najlepszego. Również życzę dużo najlepszego, jest już po świętach, więc następnych świąt życzę Ci spokojnych. Więc tak, no, warsztacik tak, no staram się, żeby wszystko to, co jest mi potrzebne, no żeby tutaj było. Trzymaj się, pozdrawiam, również życzę dużo najlepszego. Cześć! Następny komentarz napisała Mirosława Golus. A czy trzeba mieć jakieś uprawnienia do puszczania muzyki i do DJ-a? Zależy, co chcesz robić, zależy gdzie, jak, z czego chcesz tą muzykę puszczać. Na pewno musisz mieć muzykę pochodzącą z oryginalnego źródła i z pozwoleniem na publiczne odtwarzanie. To jest podstawa. A czy musisz mieć pozwolenie, czy nie, to zależy gdzie i co chcesz robić. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał Tomasz Skolaski 9745. Witam, pacjent Mercedes A-klasa W16817CDI. Jest fabryczny dogrzewacz z dołożonym sterowaniem, zegar 1530. Żonie kilkukrotnie udało się rozładować aku do zera, a to rozmawialiśmy właśnie o tym dosłownie 3 godzinki temu w komentarzach, także może nie będę tutaj czytał, żeby tego filmu tutaj nie przedłużać znowu, nie wiadomo
Jak bardzo. Pogadaliśmy sobie w komentarzach, więc tutaj wszystko się wyjaśniło. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Jeśli będą jeszcze jakieś pytania, no to śmiało pisz. Trzymaj się. Pozdrawiam. Następny komentarz napisał Krzychu1232. Ci powiem, że teraz masz o wiele lepsze stanowisko niż 11 lat temu. Cieszę się, że oglądasz te filmiki i że widziałeś, jak to wyglądało 11 lat temu. No tak, no nie można stać w miejscu, bo stojąc w miejscu zostaje się w tyle. Także staram się, żeby wszystko było tak, jak już to mówiłem przed chwilą. No, chcąc robić coś na warsztacie, no to sprzęty muszą być i stanowisko musi być odpowiednio wyposażone, żeby można było cokolwiek robić. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał Robert Kuba 3627. Wszystko fajnie opowiedziałeś, ale nie powiedziałeś, co było uszkodzone. Pozdrawiam. To dotyczyło filmiku, gdzie pokazywałem suba samochodowego, tą tubę wnętrzności z tuby, które przywiózł mi tutaj kolega do naprawy. No, powiedziałem we filmie, że była uszkodzona przetwornica. Tak, wzmacniacz tam był sprawny, przetwornica nie działała, nie było napięć na wyjściu, przetwornicę naprawiłem i wszystko działa. Tak, kolega jeszcze nie odebrał, leży to tutaj jeszcze. Tak, leży tam jeszcze na półeczce ze sprzętami do odbioru. Obiecał, że przyjedzie, dzień przed Sylwestrem miał chyba przyjechać. Tak jakoś pisaliśmy sobie tutaj w wiadomościach. A nie, już nie będę sprawdzał, ale obiecał, że przyjedzie, chyba zapomniał. Może też grał w Sylwestra, to może zapomniał, może przyjedzie teraz, jutro, albo dzisiaj, może jeszcze wpadnie, zobaczymy. W każdym razie jest to przetestowane, tak jak widziałeś na filmie, działa. A co było zepsute? No mówiłem, że przetwornica, a już tak bardziej w szczegóły wnikać, no myślę, że nie ma sensu, bo to ja już i tak za długie te filmiki robię, i tak za dokładnie wszystko tłumaczę, po co to jeszcze przedłużać i tłumaczyć jeszcze dokładniej. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał Kuba i Elektronika. Fajny filmik. Dzięki, Kuba. Trzymaj się. Pozdrawiam. Następny komentarz napisał Stanisław Junysz 3K8. Witam. Ciekawy filmik, ale do czego taki dimmer na imprezie się przydaje? Przecież nie masz żadnych takich pojedynczych lamp, tak jak kiedyś z jedną żarówką, więc po co on panu? Tutaj już ci odpowiedziałem w komentarzu. Wiesz co, bo ja nie wiem, czy ja się dobrze wyraziłem tutaj, jak pokazywałem tą próbę tutaj z tą żarówką. No, dimmer nie służy tylko do żarówki, możesz tym dimmerem włączyć dowolne urządzenie, tak? Ja tą żarówkę pokazałem tylko i wyłącznie dla przykładu, bo to jest taki, no, fajny, najprostszy przykład, gdzie po prostu widać, jak tą żarówkę można rozjaśniać, przyciemniać i tak dalej, i tym można fajnie pokazać, jak taki dimmer działa. Ale to absolutnie nie znaczy, bo no nie wiem, czy się dobrze rozumiemy. Dimmer nie musi służyć tylko i wyłącznie do żarówki. Ja na przykład do dimmera mam podłączoną wytwornicę baniek, dzięki temu mogę sterować nią z komputera. Nie muszę podchodzić do niej i pstrykać wyłącznikiem, ani wkładać wtyczki do gniazdka, jak niektórzy robią, i w ten sposób tym sterować, tylko ja sobie steruję tym z komputera i to robi po prostu dimmer. Także nie ma znaczenia, czy podłączysz do niego lampę, gdzie jest jedna żarówka, czy podłączysz do niego jakieś inne rzeczy, albo nawet urządzenia z silniczkami, tak jak właśnie maszyna do baniek. Także no, to był tylko taki przykład, ta żarówka. Nie wiem, czy właśnie oglądałeś te wcześniejsze filmy, pewnie oglądałeś. No to tam rzeczywiście miałem, że ten dimmer sterował sobie halogenami, ale to naprawdę wcale nie musi tak być. Możesz sobie tym dimmerem sterować różne inne urządzenia, także no myślę, że się rozumiemy. No ale tak jak ci też pisałem tutaj w komentarzu, głównie to robi jako po prostu ta bezprzewodowa przejściówka, tak, z DMX. Odpalam sobie program na kompie i dane z tego programu lecą bezprzewodowo do dimmera i wiesz, mogę mieć na przykład statyw z lampami, tak jak kiedyś właśnie często robiłem, bo miałem te dimmery, jeden na jednym statywie, jeden na drugim i jeszcze trzecie takie urządzenie miałem w wytwornicy dymu i to wszystko działało bezprzewodowo, mogłem tylko włączyć sobie, wiesz, chciałem mieć wytwornicę dymu na przykład na drugim końcu sali, to tylko wkładałem wtyczkę do prądu, a dane leciały do niej bezprzewodowo i tak samo z tymi statywami. Najczęściej było tak, że statywy stały gdzieś tam blisko mnie, ale zdarzało się tak, że jeden statyw na przykład stał blisko, a drugi stawialiśmy sobie na drugim końcu sali i też nie trzeba było puszczać do niego kabla DMX, tylko wystarczyło włączyć tam po drugiej stronie sali, gdzieś tam do pierwszego, lepszego gniazdka do prądu i to wszystko już chodziło, nie? Także głównie chodziło o to, że to działało bezprzewodowo i że mieliśmy DMX no wszędzie tam, gdzie ten dimmer stał i nie trzeba było do niego ciągnąć kabli. O to tutaj głównie chodziło. A mówię, sterowanie, no to wcale nie musi być żarówka. Ta żarówka to był tylko taki przykład, tak?
żeby to pokazać. Równie dobrze możesz wentylator sobie tam podłączyć i sobie na kompie regulować, czy ma ci wentylator wiać mocniej, czy słabiej, albo czy chcesz go włączyć, czy wyłączyć. Także no, możliwości jest naprawdę, naprawdę wiele. Ja nie jestem w stanie ich wszystkich pokazać i tego wszystkiego opowiedzieć. No, a żarówka to był tylko przykład. Trzymaj się, pozdrawiam. Jak coś nadal nie jest jasne, to pisz, pogadamy na ten temat jeszcze. No. Tak, te dwa dimmery stare, no to są te, które widzieliście dotąd we wszystkich moich filmach. Tak sterowałem przez wiele lat. Także przez te, które widzieliście w tych wszystkich dotychczasowych filmach, to były właśnie te dwa, które teraz wystawiłem. Na Allegro widzę, że jest już tam paru obserwujących. Zobaczymy. Jak wystawiałem ostatnio dla Was tą maskę spawalniczą, co pokazywałem, no to maska na drugi dzień już się. Na drugi dzień? Tak. Chyba jeden dzień albo 2 dni była wystawiona i już jej nie ma, no bo już ją ktoś wziął. Natomiast tutaj widzę dimmery od wczoraj są, tak? Od wczoraj? Kiedy ja to wstawiałem? Wczoraj albo przedwczoraj widzę, że 3 osoby obserwują w tej chwili, tak? To też zobaczymy. No na razie jeszcze są tutaj dostępne. No a ja mam teraz te dwa Eurolighty EDX4. One działają tak samo, tam jest wszystko to samo, ten sam ArtNet, wszystko się łączy, działa tak samo, także w kolejnych filmach, już teraz będę Wam montował kolejny film, to będzie zmontany. Jeżeli oglądasz wcześniejsze, no to Montanę na pewno już kojarzysz, bo była wiele razy we filmikach i tam już się pojawi właśnie ten EDX4. Także w dotychczasowych były tamte dwa, które dałem na Allegro, a teraz już pojawi się po raz pierwszy, pojawi się we filmiku EDX4 i będzie się pojawiał jeszcze przez jakiś czas. Dopiero potem się pojawi Disco, czyli ta różowa przejściówka, o której gdzieś tam wspominałem we filmiku, gdzie pokazywałem, że ją sobie kupiłem, ale nie miałem jeszcze okazji pokazywać, jak ona działa i jak z niej korzystam na imprezach. Do tego dopiero dojdziemy później. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał user KT7MD1WQ5 i nie, ja chyba mam tu jakiś błąd, chyba coś mi się przeglądarka sypie, że ja tak widzę w ten sposób te niki. Tak, ale za to komentarz jest taki, że ja nie będę tego komentarza czytał, bo to jest po prostu spam. Także tego spamu nie będę czytał, tam wiecie, free girls, coś tam, nie, 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 nie wchodzimy, nie wchodzimy w ten link, nie, dziękuję. Dobrze, następny komentarz napisał Kuba i Elektronika, bardzo ciekawy film. Dzięki Kuba, trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał zwykły elektryk 5781. Hej, bardzo fajna sprawa. Gdzie można dostać taką płytkę ArtNet lub samą PCB? Pozdrawiam. Te płytki ArtNet łącznie z zestawem części lub same płytki, tak jak ci tutaj napisałem, możesz sobie kupić, jak jeździsz do Niemiec, to jest tam sklep, gdzie kupisz to od ręki. Wiesz co, tam chyba nawet wysyłkowo też ci sprzedadzą. Napisałem ci, jak tam trafić, gdzie to znaleźć. Masz tutaj w komentarzu, już ci napisałem miejscowość i że masz szukać koło McDonalda. Także trafisz, jakbyś się tam wybierał, a jak nie, no to jak poszukasz sobie dobrze, to chyba wysyłkowo też ci to sprzedadzą. 47 euro, 48 praktycznie euro plus przesyłka, tyle to tam kosztuje. Ja sobie wtedy zrobiłem to samemu, także to jest identyczne, tylko ja zrobiłem samemu, nie kupowałem tego wtedy. A teraz za bardzo mi się nie chce i myślę, żeby płytki może zamówić, ale nie tam, tylko tutaj w jakiejś firmie produkcyjnej, bo to na pewno wyjdzie taniej. No bo 47 euro to jednak myślę, że tutaj wyjdzie dużo, dużo taniej, jeżeli sobie to zamówię w jakiejś firmie. A czy będę odpalał maszynę, tak jak ci pisałem w komentarzu, jak sobie zobaczysz moje pierwsze 5 filmików na tym kanale. To właśnie tam jest pokazane, jak robiłem płytki sam. Za bardzo mi się teraz nie chce tego robić, chociaż może będę robił, jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, no tak za bardzo nie mam czasu. Jak będę zamawiał, no to najwyżej się zgadamy, może ci też zamówię. Jak będzie więcej płytek w zamówieniu, to może nam wyjdzie jeszcze taniej. Także zobaczymy. Tutaj odpowiedziałeś już na komentarz, że byłbyś chętny na PCB, to zobaczymy, jak to wyjdzie. No nie wiem, może jeszcze z tydzień, zanim będę mógł się tym zająć, bo kurczę, mam tu inne rzeczy jeszcze na głowie, tu no mam trochę zaległości, także
Także muszę się z tym wstrzymać troszeczkę. No, zobaczymy. Zobaczymy. A jak chcesz mieć na szybko gotowca, teraz już możesz sobie dimmer cały kupić ode mnie, no to będziesz miał dimmer od razu z taką płytką Artnet i możesz ją sobie nawet wyciągnąć z niego i też będziesz miał, także. No, a odnośnie płytki, aha, no to nie wiem, czy wiesz, bo jeszcze procesor trzeba zaprogramować, nie? To, że sobie kupisz Atmega 328, to ja myślę, że wiesz o tym, że wstawienie samego procesora prosto ze sklepu, no nic jakby nie daje. Musisz go zaprogramować jeszcze, żeby on wiedział, co ma robić, nie? To jest chyba logiczne. Myślę, że to wiesz. Skoro jesteś chętny na PCB, to myślę, że takie rzeczy wiesz i sobie z tym poradzisz. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał DJ Przeróbka, DJ Mateusz, a ty jesteś starym wyjadaczem? To był komentarz dotyczący miksera DJM700, gdzie pisałem, że starzy wyjadacze, którzy musieli się męczyć na sprzęcie analogowym, wiedzą, ile to kosztuje nerwów i ile się trzeba no, namęczyć nieraz i ile się trzeba nauczyć, żeby sobie jakieś fajne efekty porobić i tak dalej. Czy ja jestem starym wyjadaczem? Starym to na pewno, ale czy wyjadaczem, tak jak ci napisałem w komentarzu, to nie ja tutaj jestem od oceniania takich rzeczy. W każdym razie no, miałem okazję poznać pracę na takim analogowym sprzęcie i no jest co robić, także procesor DSP to jest jednak fajna sprawa, jeśli niektóre rzeczy zrobi za ciebie, to ty możesz się w tym czasie skupić na innych rzeczach, na samej imprezie, a nie na ustawieniach, jak wszystko poustawiać, żeby po prostu było fajnie, żeby sobie jakieś fajne efekty ustawić. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisała Jolanta D7971 z Małochwieja Średniego. Nie rozumiem tego komentarza, ale pozdrawiam, trzymaj się. Następny komentarz napisał Scout 1981. Witam, mam termotop w Mercedesie i po remoncie silnika przestał działać. Próbowałem kablem WAG się podłączyć i programem VTT, ale mi się nie udaje. Możesz coś doradzić? Tak, tutaj już ci doradzałem odnośnie 38-pinowego złącza w Mercedesie. To skoro z tym się już tutaj rozumiemy, o co z tym złączem chodzi. No to w takim razie, jeżeli podłączałeś kabelkiem prosto pod ten pin w tym złączu, kurczę, a nie pamiętam. Nie, teraz nie będę przeglądał tych moich tutaj zapisków, bo jak mam gdzieś zapisane, który to był dokładnie pin, po prostu wtykasz w niego kabelek i dodatkowo, tak jak tutaj napisałeś, plus podłączasz do plusa, minus do minusa i ten jeden kabelek wtykasz do tego 38-pinowego złącza pod ten jeden konkretny pin i powinno ci się z komputerem przez VTT to połączyć. Tylko teraz kwestia, bo skoro piszesz, że masz tutaj kabelek oryginalny WAG pod USB, to rzeczywiście może ci to nie działać. Czekaj, ja tu mam gdzieś taką przejściówkę, gdzie ja się wkurzyłem. O, jest. Jest, 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 jest. Zobacz, ty masz na pewno coś takiego. Ty masz na pewno coś takiego pod USB i mi to też nie chciało działać. I zobacz, ona jest przezroczysta. O, teraz widać. Ja wywaliłem z niej wszystko. Ja się tak wkurzyłem. Bo to chodzi o to, że w zależności od tego, jaki jest tam scalak, to jedne działają, jedne nie. Niektóre mają jakiś tam chiński scalak i one ci nie będą działać, nie? Także jak masz tam jakąś z takim chińskim scalakiem, co ci się nie uda i będziesz musiał tak jak ja przerobić sobie, wywalić z niej wszystko ze środka i wstawić sobie na tranzystorach najprostszy. Czekaj, czy tu jest jeden, czy dwa tranzystory, ale naprawdę bardzo, bardzo prosty układ i to działa zawsze. Z tym, że ma pewną wadę takie urządzenie na tranzystorach, że USB odcinasz i zakładasz RS232, tak? I to wtedy działa zawsze. Tak? To wtedy działa zawsze i jest ok. I mi to działa już naprawdę kupę lat i to jest najpewniejsze rozwiązanie. A tutaj był oryginalnie taki scalak, że on się nie chciał łączyć, bo trafiają się z różnymi scalakami. Trafiają się ze scalakiem FT245, to jest ok scalak. Trafiają się ze scalakiem FT albo FTDI. FTDI 232, coś takiego, to jest też dobry. PL2601 chyba się trafiają takie scalaki, też czasem działają, czasem nie. CH341 jest czasami scalak, czasami jest jakiś OTI 6001, coś takie, kurczę, nie pamiętam, a też gdzieś tutaj leży.
Też gdzieś tutaj mam taką przejściówkę na OTI 6001. To jest też niezły stalak, ale też czasami może stwarzać problemy w zależności od ustawień portu, także widzisz, no one nie zawsze działają, te przejściówki na USB, więc to nie zawsze jest kwestia ustawień, bo tutaj pisałeś, czy może jakieś ustawienia portu i tak dalej. Możesz popróbować pozmieniać ustawienia portu, ale nie sądzę, żeby tam były jakieś inne niż te, które są domyślne. Także raczej nie, ale możesz popróbować, bo może tam ci gdzieś wskoczyły jakieś inne ustawienia podczas instalacji tam różnych sterowników czy coś, może coś ci się tam poprzestawiało i może spróbuj sobie to poprzestawiać jeszcze, ale jak nie, to będziesz musiał albo kupić przejściówkę z innym scalakiem, albo tak jak ja z tej przejściówki tutaj WAG KKL, tak? Tak, WAG KKL, wypieprzyć wszystko ze środka, wstawić sobie na tranzystorach, wtyczkę założyć pod kom i wszystkie urządzenia Webas to będą ci na tym działać. Wszystkie, bez najmniejszego problemu, bez zająknięcia. Trzymaj się, pozdrawiam. O, mam tu jeszcze, ja sobie zrobiłem taką, jeszcze taką przejściówkę. O, zobacz, to jest typowo pod właśnie Mercedesy z 38-pinowym złączem, gdzie mam tutaj, to pasuje, zobacz, tutaj jest ta przejściówka, to pasuje mi do tego, tak? I tutaj już mam typowo pod Mercedesa, tak jak tutaj mówiliśmy, zobacz, plus do plusa, minus do minusa i ten kabelek, to jest właśnie ten kabelek diagnostyczny, wtykasz typowo bez żadnej wtyczki, sam drucik wtykasz w 38-pinowe złącze pod ten konkretny pin, bo z niego, z tego jednego pinu, kurczę, nie pamiętam, który to jest, z tego jednego pinu idzie prosto do Webasto, do pinu drugiego pod diagnozę, więc jak tak zrobisz, to musi działać, ale no mówię, pod warunkiem, że masz tu dobry stalak. Trzymaj się, pozdrawiam. I ostatni już komentarz napisał DJ Przeróbka, DJ Mateusz, dosłownie 41 minut temu. Stylowy młoteczek. Tak, bez młota to nie robota. Trzymaj się, pozdrawiam. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o komentarze. Ja już uciekam, dzisiaj niewyspany, zmęczony. Wstałem, tak jak mówię, w południe. Sylwester był fajny. W tym samym miejscu co rok temu. Jeszcze nie było filmiku, nie? Takie zaległości, kurczę, że jeszcze filmiku z zeszłego roku nie wstawiłem. Chociaż wstawiłem chyba na fejsie, widzieliście taki urywek, jak Oliwia śpiewała. Także może taki fragmencik widzieliście. Dzisiaj w tym samym miejscu część ekipy była ta sama. Chyba 12 gości było tych samych, reszta byli inni. Nie było tak dużo jak w zeszłym roku. W zeszłym roku było bardzo dużo, była przepełniona praktycznie sala. W tym roku było mniej, ale też było fajnie. Też wszyscy byli do samego końca, dosłownie tam pół godzinki przed końcem. Gdzieś tam się zaczęła połowa ekipy wykruszać, a ta ekipa stałych bywalców, że tak powiem, pozdrawiam ekipę ze Sławy. To byli do samego końca, także bardzo fajnie było i też z pozostałych gości też bardzo fajni też bardzo fajni ludzie się trafili, także było spoko. No i dokładnie w tym samym miejscu też nagrywałem filmik, także będą nagrania z tego, ale nie wiem jeszcze, kiedy dojedziemy do tego momentu, bo jak wiecie, zaległości w filmikach są, no nic nie poradzę. Mamy już 16:17, zobaczcie, znowu mi godzina zleciała na gadanie przy waszych komentarzach. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Mamy pierwszy dzień 2023, także mam nadzieję, że rok będzie dla wszystkich lepszy od poprzedniego. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Jutro wrzucę wam filmik o paczkach, a pojutrze, kurczę, nie obiecuję, może jak mi się uda zmontować, to już zobaczycie sobie filmik zmontany, gdzie już będzie po raz pierwszy pokazany dimmer EDX. No i tak będzie się pojawiał jeszcze długo w filmikach, aż pojawi się też disco. Ale to nie znaczy, że kupując właśnie disco, to że zrezygnuję z tego właśnie bezprzewodowego mojego połączenia, bo będę korzystał i z tego albo na przemian, albo będę też starał się łączyć to razem. No,
Lecę schować przyczepę, bo już się naprawdę robi ciemno. Jest 16:17, 16:19 już. Tak. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć. Thank you.